Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję oraz zasady gry Welcome to Nowe Las Vegas. Słuchajcie, Welcome to Nowe Las Vegas jest kontynuacją bardzo znanej gry typu Flip and Ride, czyli nie Roll and Ride, bo nie rzucamy kostką, tylko obracamy kartę i coś tam sobie zaznaczamy na naszych arkuszach. Jest to kontynuacja znanej gry Welcome To. Welcome To ma recenzję u nas na kanale, bardzo gorąco polecam. Welcome To jest moim zdaniem świetną grą. Tak jak generalnie nie jestem fanem tych całych wykreślanych, tak Welcome To mi bardzo, bardzo podeszło. Dlatego byłem bardzo ciekawy Welcome To Nowe Las Vegas i byłem ciekawy, co ta gra, na ile ta gra zmieni, co wprowadzi, co doda, co zabierze itd., itd. Więc byłem tego wszystkiego ciekawy, dlatego zdecydowałem się zrecenzować. Dziękuję bardzo wydawnictwu Rebel, które przesłało nam tę grę do recenzji. Nie ma moim zdaniem sensu rozdzielać tego na dwa filmy. Postaram się w miarę szybko, sprawnie omówić zasady tej gry, jak się gra w Welcome to Nowe Las Vegas. Potem wrócimy na górę i powiem, co ja sądzę. Przejdźmy do omówienia zasad. Moi drodzy, będę tak troszkę traktował tutaj ten temat, podejdę do tego tematu trochę tak, jakbyście nigdy w Welcome to nie grali, tak? Aczkolwiek no, osoby, które grały już w Welcome to, na pewno będą miały o wiele łatwiej, jeśli chodzi o zrozumienie zasad tej gry. Podstawowa koncepcja tutaj jest dokładnie taka sama, czyli będziemy budowali tutaj budynki, konkretnie w tym wypadku kasyna w naszym mieście, poprzez odsłanianie i patrzenie na to, co jest na tych kartach. Tak? Karty będą zaraz tworzyły nam tutaj pary i z tych par będziemy brali numer i będziemy brali również ewentualną akcję, z której możemy skorzystać. No więc teraz jak się to zaczyna? Przede wszystkim każdy gracz dostaje dwa arkusze. Te arkusze to są właśnie jakby dwustronne, właśnie w ten sposób wyglądają. No i każdy gracz dostaje dwa po to, żeby móc swobodnie operować na tej stronie, móc swobodnie operować na tej stronie. Na tej stronie będziemy budować te kasyna poprzez właśnie wypisywanie numerów w tych oto miejscach. A tutaj będziemy mogli sobie na przykład usprawniać różne rzeczy, żeby móc zdobyć więcej punktów na koniec gry. Jaka jest struktura run? Oprócz tego tak, mamy tutaj trzy karty projektów, po jednym projekcie każdego rodzaju. Oprócz tego mamy 81 kart takiego typu, gdzie mamy z jednej strony numer, z drugiej strony mamy jakiś rodzaj akcji. No i teraz co się dzieje? Każda runda zaczyna się od tego, że jest odsłaniana wierzchnia karta z tego stosu, włącznie z pierwszą rundą. No i teraz zwróćcie uwagę, że powstały nam takie pary. Liczba, akcja, liczba, akcja, liczba, akcja. No i teraz każdy gracz rozgrywa rundę równocześnie. Jak skończycie rozgrywać, przechodzicie do kolejnej rundy, czyli znowu odkrywacie. Co robicie w swojej rundzie? Każdy gracz wybiera sobie jedną z tych par. No i teraz co robi? Numer wypisuje sobie na swojej planszy, żeby móc otworzyć kasyno. A akcję wykonuje lub nie, ponieważ otwarcie kasyna jest akcją obowiązkową. Natomiast skorzystanie z tej tutaj akcji nie jest absolutnie obowiązkowe. I tak wygląda runda. Jak wszyscy gracze już to zrobią, no to wówczas wtedy po prostu przechodzimy do kolejnej rundy i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze, ale zacznijmy jeszcze troszkę, cofnijmy się w czasie tutaj, ponieważ na potrzeby tej gry ja jakby zignoruję tutaj kompletnie instrukcje związane z dołkiem. Ona jest jeszcze pokazana tutaj, ale tutaj akurat mi to nie przeszkadza. Więc te zasady jakby pominę, to jest taki podstawowy wariant gry, gdzie ignorujecie to. Tak samo na razie zignorujemy również opcję z kredytem. To też sobie możecie już doczytać na własną rękę, jak będziecie tym zainteresowani. Taki najbardziej podstawowy wariant gry jakby no nie zakłada dołków i nie zakłada właśnie brania kredytu. Natomiast to, co musicie zrobić, to musicie mieć trzy pliki banknotów. Jeden już jest zaznaczony, więc zaznaczacie dodatkowe dwa w ten sposób i w ten sposób zaznaczacie, że jakby podkreślacie, że są one jakby w Waszym posiadaniu, możecie z nich skorzystać, jak będzie taka potrzeba. No dobrze, no i teraz słuchajcie, o co chodzi? Więc tak jak mówiłem, wybieramy parę i zaczynamy od tego, że musimy otworzyć kasyno, czyli liczbę, którą wybraliśmy, no i załóżmy, wybierzmy tę parę. Liczbę, którą wybraliśmy, musimy wpisać na którymś zbudowanym kasynie, które mamy tutaj na planszy. Jakie to jest zbudowane kasyno? Zbudowane kasyno to jest takie, które wygląda w ten sposób, czyli ma taki kolor, albo takie, tylko nie ma już przy nim dźwiga. Jeżeli dźwig nie jest jeszcze skreślony, to kasyno jeszcze nie jest zbudowane. Jak skreślicie potem dźwig, to będzie ono zbudowane. Jak wypiszecie numer, to będzie otwarte. Więc dzięki temu musicie otworzyć jakieś kasyno, czyli ignorujecie te niezbudowane, patrzycie tylko na zbudowane, czyli takie albo takie z przekreślonym dźwigiem.
No i teraz jak wpisujecie numery? Wpisujecie numer tak naprawdę na dowolnej swojej ulicy. Ulice idą tutaj w ten sposób. Aleje idą pionowo, ulice poziomo. No i teraz numer wpisujecie tak naprawdę tam, gdzie chcecie. Jedną rzecz musicie mieć w pamięci. Po pierwsze, numery kasyn muszą rosnąć od lewej do prawej. I co jest ważne, możecie wpisać w dowolnym miejscu, ale potem musicie pamiętać, tak? Czyli na przykład ja stwierdzę, że wpiszę sobie czwórkę o tutaj. No i wszystko fajnie. No tylko wtedy już wiem, że tutaj nie wpiszę jedynki, dwójki i trójki, no bo mam tylko dwa kasyna, tak? Więc o tym musicie pamiętać, że one idą od lewej do prawej, muszą rosnąć. Nie mogą się powtarzać, chyba że skorzystacie ze specjalnej akcji, o której powiem za chwilę, ale generalnie na tym to polega. Od lewej do prawej, w dowolnym miejscu wybranym przez siebie budujecie kasyna. Starajcie się też zrobić to w miarę możliwości. Macie generalnie na kartach od 1 do 16, o ile się nie mylę. Możecie w tym momencie starajcie się zrobić tak, żeby mieć obok siebie jak najwięcej zbudowanych nieparzystych albo parzystych numerów, tak? No ale to już na razie, to jeszcze też Wam na razie, później Wam wytłumaczę dlaczego, ale teraz chcę, żebyście o tym już mniej więcej pamiętali. Że generalnie numerujecie od lewej do prawej, co jest ważne, jak numerujecie, to nie musicie zaczynać od początku, tak? Możecie sobie, mówię, w środku, potem możecie zrobić na tej samej ulicy, gdzieś tutaj wpisać numer, to zależy od Was. No i to wszystko, jeśli chodzi o to, gdzie możemy to zrobić. Przypominam najważniejszą rzecz na otwartym kasynie, otwarte kasyno to takie, albo takie z przekreślonym dźwigiem. No i to jest to, co musicie zrobić. Rzeczą, którą możecie zrobić, jest to, żebyście skorzystali z akcji, którą daje Wam ta oto karta. Czyli karta, z którą tutaj się sparowaliście. No więc przejdźmy teraz przez te wszystkie właśnie, jakie możliwe karty się nam tutaj pojawiają. Pojawi się na przykład nam taka karta z takim symbolem. I co możemy zrobić w swojej rundzie dzięki takiej akcji? Po otwarciu jakiegoś kasyna, ponieważ pamiętajcie, zawsze otwieramy kasyno najpierw, potem dopiero ewentualnie korzystamy z akcji z tej drugiej karty. Tutaj po prostu budujemy kasyno, dokładnie, czyli tą akcję wykorzystujemy, żeby móc zbudować jakieś kasyno. I teraz tak, to nie musi być kasyno na tej samej ulicy, ani na tej samej alei, co to, które przed chwilą otworzyliśmy. Nie, możecie zbudować sobie dowolne inne kasyno, no więc po prostu bierzecie i skreślacie dźwig przy tym kasynie. W ten sposób zaznaczacie, że jest ono zbudowane. No i teraz, co jeszcze chcę Wam tutaj zwrócić uwagę? Jak zbudujecie kasyno, to od razu bierzecie w kółko ten symbol pieniędzy, który tutaj widzicie. Czemu to ma służyć? Bierzecie pożyczkę. I w tym momencie, jeżeli uda Wam się do końca gry to kasyno otworzyć, nie wiem, czy to trójka w ogóle wygląda, jak trójka chyba niespecjalnie. Ja tak piszę do góry nogami, więc mogę mieć z tym drobny problem, może przestanę kombinować i nie wiem, ale... No załóżmy, że jest to jakiś numer, no totalnie chciałem napisać do góry nogami i mi nie wyszło, ale mam nadzieję, że mi darujecie. Jeżeli uda Wam się do końca gry to kasyno otworzyć, czyli wpisać tutaj numer, to wówczas sobie możecie tę pożyczkę skreślić, czyli spłacacie tę pożyczkę. Jeżeli nie uda Wam się otworzyć tego kasyna zbudowanego do końca gry, no to wówczas będziecie musieli spłacić pożyczkę pieniędzmi z tego banku. No więc w ten sposób działa akcja zbudowanie kasyna. W jaki sposób działa akcja ta? To jest tak zwane ulepszenie. Ulepszenie polega na tym, że tutaj na naszym arkuszu mamy punktację. Widzimy na przykład na koniec gry, ile punktów dostaniemy za coś tam. Ile punktów dostaniemy za hotele, ile punktów dostaniemy za małe hotele. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z hotelami. I teraz tak, załóżmy, że na koniec gry mamy ileś tam hoteli. I teraz na chwilę obecną to jest duży hotel, to jest mały hotel. No i załóżmy, że mamy, nie wiem, 3 duże hotele zbudowane na koniec gry. No i teraz duży hotel wygląda w ten sposób, że, przepraszam, i teraz punkt, ile punktów dostajemy za jeden duży hotel, tyle ile widzimy tu u góry. Chyba, że to będzie skreślone. Wtedy dostaniemy tyle punktów za każdy duży hotel. Chyba, że to też będzie skreślone i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie akcja ulepszenia pozwala nam wybrać sobie dowolne z tych żółtych tutaj pól i je przekreślić. I zawsze jak je będziemy przekreślać, przekreślamy je w jednej kolumnie od góry do dołu. Oczywiście mogę zacząć skreślać tu, a potem sobie, wiecie, skreślić tutaj coś. To nie jest tak, że ja muszę skończyć jakby jedną kolumnę, żeby zacząć skreślać w drugiej. Nie. Ale chodzi o to, żebyście jak skreślacie w jednej kolumnie, to zawsze skreślacie od góry do dołu. Żeby po prostu zwiększyć sobie ilość punktów, które dostaniecie za dane kryterium. Jak to kryterium działa, to ja jeszcze Wam powiem dokładnie za chwilę. Kolejna akcja, o której Wam opowiem, to są... Aha, jeszcze te hotele. Chciałem Wam powiedzieć o tych hotelach.
Jeżeli zbudujecie, przepraszam, otworzycie wszystkie hotele, włącznie z niezbudowanymi jeszcze na początku gry, czyli te niezbudowane muszą być zbudowane i otwarte. Jeżeli wszystkie hotele przy danej alei będą zbudowane, to w tym momencie mówicie wszystkim graczom, słuchajcie, aleja czwarta, zbudowałem hotel. Jeżeli jesteście pierwsi, którzy to zrobili, to zbudowaliście duży hotel, mówicie o tym wszystkim graczom i wy zaznaczacie sobie go w ten sposób, a każdy kolejny gracz reaguje na to tak, że przy czwartej alei skreśla sobie górną połowę. Od teraz, w momencie, w którym oni zbudują sobie wszystkie, otworzą wszystkie kasyna przy tej czwartej alei, to oni będą mogli wziąć w kółko tylko ten mały hotel. Czyli wy jako pierwsi zbudujecie sobie duży hotel, każdy kolejny w tej alei będzie mógł zbudować maksymalnie mały hotel. No i potem za każdy mały hotel dostaniecie ileś tam punktów i za każdy duży hotel dostaniecie ileś tam punktów. Dobrze, teraz opowiedzmy Wam o pokazach. Pokazy działają w taki sposób, że i to niestety trzeba jakby sparować z tym właśnie tutaj, z numerem, który tu widzicie. Czyli załóżmy, że zbudujemy sobie takie kasyno. Hop, hop. Hop, hop. Nie wiem, czy to wyszło. No powiedzmy, że wyszło do góry nogami. I teraz tak. Muszę wtedy, jeżeli chcę skorzystać z akcji pokazu, to muszę ten numer wpisać na kasynie, czyli otworzyć kasyno z taką oto gwiazdką. I wówczas, jak to robię, to biorę tę gwiazdkę w kółko. Następnie na tym arkuszu wybieram jedną z tych dwóch kolumn i skreślam największą, że tak powiem, pozycję tutaj, którą widzimy w tej danej kolumnie. I potem będę sobie skreślał tak w dół, żeby zobaczyć, ile ostatecznie punktów dostałem. Tylko teraz uwaga. Jak tylko zaczniecie skreślać w danej kolumnie, to w tej kolumnie musicie też zaznaczyć te dwa pliki banknotów jako pożyczkę. Jeżeli uda Wam się w trakcie gry skreślić pozycję przy tej pożyczce, to tą pożyczkę od razu spłacacie. I tak samo tutaj. Jeżeli do końca gry nie uda się Wam spłacić jakiejś pożyczki, no to w tym momencie będziecie musieli ją również spłacić banknotami z Waszego sejfu. Więc tak działają pokazy. Oczywiście, słuchajcie, możecie sobie tą dwunastkę w tym wypadku na przykład wpisać tu i wtedy kompletnie to zignorować. Możecie też wpisać tutaj jakikolwiek inny numer i nie zaznaczać tego, w sensie kompletnie jakby nie korzystać z akcji pokazów. To tylko i wyłącznie od Was zależy. No i słuchajcie, jakie mamy kolejne symbole? Mamy coś takiego jak naszą wspaniałą limuzynę. Na czym polega limuzyna? Limuzyna polega na tym, że po prostu jedziemy od lampy do lampy, startujemy na skrzyżowaniu. To jest to, że bierzemy jakiegoś VIP-a i zabieramy go na przejażdżkę po naszym mieście, które na początku gry pamiętajcie, żeby nazwać. Akurat tutaj mojej nazwy nie ma, tutaj sobie nazywałem Catch Vegas, no ale jakby każdy może nazwać sobie jak chce. Idea jest taka, słuchajcie, zaczynacie jechać dosłownie od tego skrzyżowania, tak? I teraz tak, za każdym razem jak wybierzecie, to po prostu kontynuujecie rozpoczętą wcześniej trasę limuzyny. Za pierwszym razem jak odpalicie tę akcję, no to decydujecie się, gdzie chcecie jechać i jedziecie od skrzyżowania do jakiejś tam lampy. I to jest jedna nieprzerywana linia do lampy, tak? Następnym razem jak skorzystacie z akcji limuzyny, no to znowu jedziecie od lampy do lampy. I tak za każdym razem, jak będziecie wybierali tę akcję. Teraz nie możecie jakby się cofnąć po tym samym. Możecie ewentualnie to, co zrobić, to możecie sobie, że tak powiem, przeciąć, tak? Czy jakby potem była gdzieś tam taka opcja, to na przykład gdzieś tam, nie wiem, żeby w ten sposób skrzyżować sobie swoją trasę, ale nie możecie jakby jechać z powrotem po swoich śladach, nazwijmy to. No i teraz, co jest tutaj ważne, za każdym razem, jak przejedziecie obok kasyna z czerwonym dywanem, to bierzecie w kółko to, co macie tam na tym czerwonym dywanie. No i teraz tak, jeżeli macie VIP, to po prostu zaznaczacie VIP-a. Jak macie fontannę, to po prostu zaznaczacie fontannę. Jeżeli macie plik banknotów przy tym czerwonym dywanie, to zaznaczacie sobie czerwony dywan. Tylko jeżeli przed tym przejdziecie, tak? Przed tym, to jest bardzo ważne. No i potem na koniec gry dostaniecie punkty za każdego VIP-a, którego minęliście, za każdą fontannę, którą minęliście, a z kolei te banknoty również mogą być potem traktowane jako banknoty w Waszym sejfie i służyć do spłacania Waszych różnych pożyczek. No i kolejną akcją, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest tak zwane otwarcie. Za każdym razem, jak wybierzecie taką akcję, to po prostu skreślacie kolejne pole na tym tutaj torze. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o to, co dają te akcje. Teraz, co jest ważne, na co bym chciał Wam zwrócić uwagę, to jest to, że jak macie te akcje tutaj zrobione, otwarcie,
Aha, przepraszam. Jeszcze jedną rzecz ważną chcę powiedzieć. Jeżeli będziecie mieli tutaj trzy numery jakieś i żadnego z tych numerów nie jesteście w stanie wpisać do swojego, na swoje miasto zgodnie z zasadami, to wówczas musicie skreślić dwa kółka tutaj na torze otwarcia. Dobrze, no i teraz, do czego mogą służyć te kółka na torze otwarcia? Otóż, za każdym razem jak gracie, macie tak zwane trzy akcje bonusowe. Teraz, jakie te akcje bonusowe są? Żeby móc skorzystać z akcji bonusowej, którą możecie zrobić po prostu normalnie jak podczas, w trakcie rundy, jak rozgrywacie sobie swoją rundę, to bierzecie tak, zaznaczacie w kółko parę takich symboli, no i teraz robicie jedną z trzech akcji bonusowych. To jest pierwsza akcja, to jest symbol pierwszej akcji bonusowej. I teraz idea jest taka, że tutaj możecie numer, który chcecie wpisać na kasyno, zmniejszyć lub zwiększyć o 1 lub o 2. Możecie wówczas zejść do 0 albo i no, maksymalnie do 17. Co się może Wam, wiadomo, przydać w różnych okazjach. Druga akcja, którą bonusowa, która, z której możecie skorzystać, to jest taka akcja, gdzie jakby wybieracie sobie akcję specjalną, którą chcecie zrobić. Czyli jakby ignorujecie kartę, tą z akcją, z tej pary, którą wybraliście i zamiast tego po prostu podchodzicie do tego tak, jakby tu było coś dowolnego, taki joker i wy wybieracie, jaką akcję chcecie zrobić. Trzecia możliwa akcja, jaka jest bonusowa, to jest jakby powiększenie kasyna. Wówczas po prostu bierzecie i w dwóch miejscach obok siebie wpisujecie ten sam numer. I w tym momencie możecie dwa takie kasyna obok siebie mieć. Teraz, czym się ta jedna akcja różni od tych dwóch poprzednich, tych bonusowych? Jak korzystacie z tej albo z tej akcji, to przekreślacie całkowicie tutaj ten symbol banknotu. Jeżeli skorzystacie jednak z akcji bonusowej, żeby właśnie rozbudować sobie jakiś hotel, czyli wpisać obok tę samą liczbę, to wówczas bierzecie w kółko ten banknot po to, żeby potem móc znowu to spłacić. Czyli to jest kolejna pożyczka, którą będziecie musieli na koniec gry spłacić. Co to są za karty projektów? Karty projektów pokazują Wam konkretne warunki. Na początku gry one są tą stroną do góry, czyli tą stroną, gdzie tutaj na dole macie dwie liczby, nie macie symbolu approved. No i teraz tak, te karty dają Wam jakieś tam określone wymogi. W instrukcji macie to bardzo dokładnie napisane, co te karty robią, jak te karty działają, możecie sobie przeczytać. Czyli tak, pierwszy gracz, który spełni wymóg którejkolwiek z tych karty projektów, ogłasza to. Załóżmy, że ja spełniłem ten jako pierwszy. Wpisuję teraz tę wartość tutaj na odpowiednim arkuszu, żeby zaznaczyć, że tyle punktów zdobyłem, ile tutaj widzę. Następnie obracam tę kartę. Tutaj macie approved i teraz każdy kolejny gracz, który zrealizuje tę kartę, będzie mógł dostać jedynie tyle punktów. Czyli inni gracze będą mogli ciągle tę kartę zrealizować, no ale niestety będą dostawali z tego tylko tyle punktów. No i dobrze. No i słuchajcie, tak gra się toczy, dopóki nie dojdziecie do tego miejsca na torze otwarcia, albo dopóki ktoś nie zbuduje wszystkich kasyn na swoim, że tak powiem, nie otworzy wszystkich zbudowanych kasyn na swoim arkuszu, co jest generalnie dosyć rzadkie, albo jeżeli któryś z graczy osiągnie cele ze wszystkich trzech kart projektów. No i wtedy przechodzimy do podliczenia punktów i to sobie spisujemy, kto jakie ma punkty. Przede wszystkim zaczynamy od tych kart projektów, po prostu wpisujemy sobie w trakcie gry, ile udało nam się punktów za jakie projekty uzyskać. Wpisujemy to, sumujemy, wpisujemy tutaj liczbę. Teraz tak, tutaj patrzymy na to, ile mamy tutaj x-ów na torze otwarcia niezakreślonych w ten sposób, czyli nieużytych do akcji bonusowych. Gracz, który ma ich najwięcej, dostanie 10 punktów, albo 15, jeżeli wcześniej sobie to skreślił. Drugi gracz, który ma jakby w drugiej kolejności, dostanie 5 punktów albo 8, no a trzeci gracz dostanie 2 punkty albo 0. Dodatkowo gracz, który ma najmniej, że tak powiem, tutaj tych przekreślonych, musi zaznaczyć to i będzie w tym momencie to kolejna pożyczka, którą będzie musiał spłacić. Tutaj gracze, jeśli chodzi o te pokazy, dostają najniższą tutaj na tonę w kolumnie niezakreśloną, inaczej najwyższą niezakreśloną wartość punktów, tak? Czyli na przykład w tej kolumnie bym dostał 28, a tutaj bym dostał po prostu 6, tak? I w tym momencie 28 plus 6, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tyle punktów za każdy duży hotel i tyle punktów za każdy mały hotel, ile wynosi najwyższa nieprzekreślona wartość. Czyli tutaj są 7 punktów za każdy duży hotel i 1 punkt za każdy mały hotel. Tutaj idziemy ulica po ulicy. Widzicie, mamy 4 ulice i tutaj mamy 4 ulice.
I teraz na każdej ulicy znajdujemy największą liczbę sąsiadujących ze sobą nieparzystych lub parzystych hoteli, tak? No i jeżeli mamy tutaj, nie wiem, no na przykład mamy tutaj trzy, mamy właśnie, nie wiem, mamy powiedzmy o cztery, mamy osiem, no i mamy dziewięć na przykład, tak? No, tak sobie patrzyliśmy. No i teraz uwaga. Dostajemy, podliczamy to, ile tutaj tego wyszło i po prostu dostajemy te punkty. Mało tego, patrzymy, czy na którejś z tych ulic mamy więcej niż pozostali gracze. No i załóżmy, że miałem więcej na tej niż na tej. No powiedzmy, ktoś tam inny miał więcej na pierwszych dwóch ulicach, ale na trzeciej i czwartej mi się udało zrobić taki największy ciąg parzystych lub nieparzystych, tak? No i wówczas ja z tego tytułu dostaję jeszcze dodatkowo największą, nieskreśloną tutaj wartość za każdą ulicę, gdzie mam najwięcej takich budynków. Najdłuższy taki ciąg. Jeśli chodzi o limuzynę, to teraz tak, za każdy VIP, który minęliśmy, dostajemy najwyższą nieskreśloną wartość, za każdą fontannę, którą minęliśmy, dostajemy najwyższą nieskreśloną wartość. I teraz uwaga, jeżeli nie udało nam się limuzyną wrócić z powrotem na lotnisko, to niestety musimy też dostać, będziemy mieli karę minus, o, przepraszam, tutaj będziemy musieli sobie zaznaczyć, ile dostaniemy punktów kary. Jeżeli udało nam się dowieźć limuzynę z powrotem na lotnisko, no to zero, nie tracimy żadnych punktów. No i na koniec sprawdzamy, słuchajcie, pożyczki. Sprawdzamy, czy wszystkie pożyczki, które mamy na mapie i ewentualnie tutaj te, prawda, albo tą, sprawdzamy, czy mamy wystarczająco plików banknotów w sejfie, żeby móc wszystkie spłacić. Jeżeli tak, to spłacamy zaznaczając odpowiednio tak, czyli skreślam tu, powiedzmy, skreślam tu i skreślam tu, wtedy spłacam każdą pożyczkę. Jeżeli mi starczyło, to wówczas zamazuję to pole. Jeżeli mi nie starczyło, to odejmuję kolejne 20 punktów kary. Sumujecie, gracz z największą liczbą punktów wygrywa. Jak już to wiecie, to teraz jakby obczajenie zasad związanych z dołkami albo z tym kredytem, to już będzie dla Was pikuś, ale jakby co, zapraszam do komentarzy, a póki co wracamy do recenzji. No dobrze, jak widzicie, trochę tych zasad jest, a to jeszcze nie wszystko Wam omówiłem, nie? Dobra, zacznijmy, przejdźmy przez informacje pudełkowe. Liczba graczy od 1 do 50. Dokładnie, przez to, że gracie jakby równocześnie i ten arkusz jest jaki jest, to 50 osób teoretycznie może naraz grać, bo nie wpłynie to na długość rozgrywki, tak? No potem tylko powodzenia życzę w przeliczaniu, kto ile ma punktów. Ale jedna rzecz mnie bawi, bo na Welcome To na pudełku było napisane, czyli tym pierwszym, było napisane od 1 do 100. Tu napisali od 1 do 50. Jestem ciekawy, jak wyglądał ten proces decyzyjny, nie? Bo to pewnie było tak, nie, jednak stwierdziliśmy, że gdzieś tak już od 51 w górę to już zaczyna być troszkę zbyt chaotycznie, więc przesadziliśmy z tą setką, zejdźmy do 50. Jakoś, nie wiem, no jestem ciekawy w końcu, jaki był tutaj, jak wyglądał ten proces decyzyjny. To co powiedziałem, no nie jest, to się skoruje doskonale, bo mówię, ilość graczy nie wpływa tutaj na nic. Ewentualnie na to mówię, ile czasu potem będziecie ustalać, kto wygrał, kto nie. 10+. No, okej. Okay. Powiedzmy, że tak. Welcome to pierwsze na bank. 10+ wystarczy. Tutaj troszkę bym był ostrożniejszy, jeśli mam być szczery, bo tu jest tego więcej. Te Welcome to Nowe Las Vegas jest trudniejszą grą od Welcome to. Więc kumate 10-latki sobie poradzą, a nie kumate, nie chciałem tego tak powiedzieć. Bardziej mi chodziło o to, że musicie znać swoje dzieci, tak? I moim zdaniem ilość nowych, to jak Welcome to Nowe Las Vegas jest skonstruowane, bądźcie po prostu przygotowani na to, że okej, 10-latkowie moim zdaniem, 10-latki sobie poradzą z tą grą, tylko będzie to wymagało jednej, dwóch rozgrywek takich troszkę bolesnych, żeby te wszystkie zasady się gdzieś tam zakodowały. No tak tylko uprzedzam. Czas gry 35 minut, myślę, że tak. Tutaj 35, to też ciekawy czas w sumie, rzadko takie widzę. 30, przecież widzę takie, wiecie, takie sztampowe 30, 45 i tak dalej. 35 jest ok, moim zdaniem, aczkolwiek bardziej bym powiedział 45, tak do bezpieczeństwa. Wykonanie spoko, ładne ilustracje, ładnie jest, to jest ciągle ten sam jakby klimat, ten sam styl, czyli takich, wiecie, Ameryka 50-tych, 60-tych, coś w tym stylu. I to mi się podoba, to jest po prostu coś, co do mnie przemawia, więc jestem tu jak najbardziej na tak. Nic więcej nie mam do powiedzenia, bardzo mi się podoba zapach tego arkuszu. Nie wiem, czy mógłbym się wciągać i być narkomanem. Jestem idealnym kandydatem na narkomana, muszę przyznać. Więc spoko.
ładnie wykonanie, ale mówię, nie ma to już też tych elementów za dużo, żeby się tutaj nie wiadomo jak nad tym rozwodzić. Sama gra. Powiem wam tak, jest dobrze i zostanie u mnie w kolekcji, trafia na półkę, więc już daję ocenę na początku, co się w sumie nie zdarza za często, ale, co, ale jest jedna rzecz, której musicie wiedzieć. To jest trudniejsza rzecz od Welcome To. I Welcome To naprawdę można było wytłumaczyć osobie, która nie gra w gry. Z tym bym tak nie zrobił. Z tym bym nie ryzykował. Tu jest już troszkę z tymi pożyczkami, z tymi projektami, no to jeszcze te akcje bonusowe, tego się trochę zaczęło się rozrobić tego sporo. No i wiecie, jak tłumaczyłem to ludziom i to ludziom, którzy to nie byli ludzie, z którymi ja w to grałem, wiecie, którzy nie mają pojęcia, co są gry planszowe. Nie. To są ludzie, którzy znają się na grach planszowych. Mało tego, to byli ludzie, którzy grali w Welcome To. Ale jak zaczynałem wchodzić w te wszystkie koncepcje z tymi alejkami i z limuzyną i z hotelami i z pożyczkami i tak dalej i z tym ciągami parzystych, ciągami nieparzystych, to nagle tak się okazało, okej, tego jest sporo. I w pierwszej grze potrafi być sporo pytań. Więc uważam, że to jest do załapania, żeby nie było, to jest do załapania. Tylko to jest tak trochę pół rozgrywki, trzy czwarte rozgrywki, może w niektórych przypadkach nawet cała pierwsza rozgrywka jest troszkę jakby poświęcona na to, żeby to wszystko sobie na spokojnie w głowie poukładać. Jak już sobie poukładacie, to spoko, to potem to już leci i potem jakby macie taki sam flow, takie same tempo jak przy pierwszym Welcome To. Tu jednak tego nie macie. Tu jest trochę trudniej, mówię, tutaj na początku w sensie tego nie macie, że troszkę tak mówię, przynajmniej my tak mieliśmy, może nie wiem, może mieliśmy jakiś gorszy dzień, może wy, osoby, które grali, a nie mieli takich przemyśleń przy pierwszej rozgrywce, zapraszam do komentarzy, mówię, u nas tak to troszkę wyglądało, że ta pierwsza rozgrywka to była taka troszkę droga przez mękę, ale koniec końców co się tak spojrzałem, myślałem kątem oka, zacząłem, że coś się gdzieś poruszyło, a jestem sam w budynku, w którym podobno straszy. No ale nieważne, więc tak. Natomiast mówię, to jest ciągle to Welcome To, które ja lubię. Osobom, które nie grały nigdy w Welcome To, polecałbym zacząć od Welcome To, zanim byście spróbowali w to. Natomiast to, co lubię w Welcome To, mam ciągle tutaj. Czyli z takiej prostej koncepcji, chociaż mówię, nie do końca prosto wprowadzonej tu koncepcji, z takiej prostej koncepcji, gdzie karta i zaznaczasz, budujesz i tak dalej, i tak dalej. Zrobiono naprawdę konkretną grę dla fanów kombinowania. To mi się spodobało tutaj od początku i daje takie fajne, takie przyjemne uczucie, takiego ciepła, jak się coś swojego buduje, swoje miasteczko kombinuje się i tutaj się buduje kasyna i się stawia te kasyna i się wozi goście po tym mieście. Podoba mi się to uczucie, które mam jak w to gram. Ale tak poza tym to mówię, to jest najlepsza z tych wykreślanek, przez to, że mam tutaj te trzy zestawy, zawsze mogę sobie wybrać, więc bardzo rzadko zdarzały się takie, oprócz tam pod koniec, prawda, kiedy już mieliśmy problem z wypisaniem tych numerów zgodnie z zasadami, oprócz tego naprawdę rzadko się zdarzało, że ja nic nie mogłem zrobić, bo takie tak wypadło na przykład, nie? Nie, przez to, że mam te trzy pary do wyboru, to zawsze jakoś to szło z tego wybrnąć. Więc ja generalnie to polecam. Mówię, gra u mnie na półce zostaje. Tylko bądźcie przygotowani na to, że jest to po prostu trudniejsze Welcome To. Co z kolei może być dużą zachętą dla fanów Welcome To, tak? Ktoś mógłby stwierdzić, kurde, podobało mi się Welcome To, ale było troszkę za proste. Chciałbym troszkę więcej. Jest to moim zdaniem wtedy śmiało. Welcome To Nowa Las Vegas jest sam raz dla takich osób. Bezapelacyjnie. Tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Rebel za przekazanie nam gry do recenzji. A Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.